Mein Name ist Nicole Eisele. Nazywam się Nicole Eisele. Obecnie uczę się w szkole rolniczej, a oprócz tego pracuję w naszym rodzinnym gospodarstwie. W naszym gospodarstwie wraz z moją mamą i naszymi pracownikami zajmujemy się głównie zwierzętami. Są to krowy mleczne i cielęta. Tata odpowiada za maszyny i pasze. Nazywam się Günther Eisele. W naszym gospodarstwie zajmujemy się hodowlą bydła mlecznego. Posiadamy również biogazownię, gdzie produkujemy 250 kW biogazu na godzinę. Mamy 280 krów mlecznych i młodzież hodowlaną. Gospodarstwo rolne prowadzone jest tak, jak powinno się to robić. Bezpośrednio u bram Saulgau. W naszym gospodarstwie mamy głównie maszyny klas, ponieważ jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Są one niezawodne w pracy. Jeżeli potrzebujemy pomocy, w każdej chwili możemy zwrócić się do niezawodnego dealera klas. W tym roku kupiłem przyczepę, o której zawsze marzyłem. Klas Cargos. W tej przyczepie podoba mi się przede wszystkim jej budowa i podwozie. Szczególnie podwozie jest dla nas bardzo ważne, gdyż mamy tutaj łąki torfowe, a na nich podwozie klas sprawuje się doskonale. Także stabilność podczas jazdy po drogach jest bardzo dobra. Przekonała mnie koncepcja skrzyni załadunkowej. Dla zwiększenia ciężaru użytecznego mogę wymontować cały zespół podbierania i cięcia. Wyjątkowo łatwa jest wymiana noża z podwójnymi ostrzami, a uzyskiwana jakość cięcia jest bardzo dobra. Mleczność krów także się zwiększyła. Jestem bardzo zadowolony. W naszym gospodarstwie oczywiście nie tylko mężczyźni jeżdżą na traktorach, ale także kobiety. Zdecydowałem się na Klas Cargos także dlatego, że chcę ją również wykorzystać do zbioru kukurydzy. Dzięki wymontowaniu całego zespołu podbierania i cięcia zaoszczędzimy 2,5 tony i możemy znacznie zwiększyć ciężar użyteczny przyczepy. Przyczepa prowadzi się bardzo lekko. Z ciągnikiem Axion to świetny zestaw.